to Per Jonsson na Państwa ekranach, witany przez władze klubu, przez kibiców, przez działaczy, trenerów. Przed chwilą powitany był przez miejscową publiczność. Proszę spojrzeć. Wszyscy stoją. Chcą w ten sposób wyrazić swój szacunek i podziękowanie dla zawodnika szwedzkiego. Kiedy pytałem zawodników, którzy przyjechali tu, aby wziąć udział w zawodach poświęconych właśnie Perowi Jonssonowi, pytałem, kto dzisiaj wygra. Większość żużlowców odpowiadała, chodzi o to, żeby zwyciężył Per. W tej chwili Szwed zajmuje honorowe miejsce na trybunie głównej i z tego miejsca będzie oglądał swoich do niedawna rywali, obecnie już kolegów i przyjaciół na torze. Kibice za chwilę zaintonują 100 lat dla Pera Jonssona. W dzisiejszych zawodach, które poprowadzi najlepszy chyba nasz sędzia Roman Heładze, zobaczymy. Z numerem pierwszym Roberta Savinę, dawniej zawodnika Apatora, obecnie reprezentującego Wybrzeże Rafinerię Gdańsk. Z dwójką kolega podwórkowy, można powiedzieć, Pera Jonssona, Jimmy Nielsen, Szwecja. Z numerem trzecim zamiast Armando Castagni pojedzie Dariusz Stenka. Z czwórką Henrik Henka Gustafsson, także kolega z reprezentacji Pera Jonssona. Z piątką zobaczymy Marka Lorama z Anglii. Z szóstką Simona Wiga, pięciokrotnego, jak już powiedziałem, mistrza świata na długim torze. A z siódemką Michaela Carlsona, indywidualnego mistrza świata junior z ubiegłego roku. Z ósemką zamiast Tomasza Bajerskiego Piotr Markuszewski. Z dziewiątką Sławomir Derdziński, Apator Toruń. Z dziesiątką Mirosław Kowalik, także Apator Toruń. Z jedenastką Piotr Baron, Sparta Polsat Wrocław. Z dwunastką Peter Nalin. Z trzynastką Krzysztof Kuczwalski. Z czternastką Antonin Kasper. Z piętnastką Daniel Anderson i z szesnastką Grigori Harczenko. Anderson w kasku czerwonym, Antonin Kasper w niebieskim, Grigori Harczenko w białym i Krzysztof Kuczwalski w żółtym. Krzysztof Kuczwalski już pod taśmą. To ten zawodnik na Państwa ekranach, obok niego Grigori Harczenko. Gotowy jest także Anderson. A Antonin Kasper, o którym się mówi, że jest zawodnikiem turniejów indywidualnych, że właśnie w imprezach indywidualnych bardzo dobrze mu się wiedzie. Jeszcze nie podjechał, już jest gotowy. Wszyscy w tym momencie zastygli w bezruchu. Za chwilę taśma pójdzie w górę. I proszę, Antonin Kasper pierwszy spod taśmy. Grigori Harczenko troszkę został z tyłu. Kasper nadal na prowadzeniu. Krzysztof Kuczwalski jak na gospodarza imprezy przystało. Na dobrym, na razie drugim miejscu. Grigori Harczenko atakuje tam zawzięcie Andersona. Widać, że nie jest zadowolony z tej pozycji. Proszę spojrzeć, jak szybki motocykl jest Rosjanina teraz. Po szeroki cały czas, proszę Państwa, jedzie po tym szerszym okręgu i nie może dać sobie rady z młodziutkim Andersonem. Teraz dopiero przeszedł na trzecią pozycję. Anderson spadł na czwartą, a daleko z przodu Antonin Kasper. Za moment Czech rozpocznie ostatnie okrążenie. Już
Krzysztof Kuczwalski kilkanaście metrów za nim. Grigorij Harczenko na trzeciej pozycji i czwarty młody Anderson. Ostatni odcinek prostej. I znakomicie Antonin Kasper, 3 punkty. Drugi Krzysztof Kuczwalski, 2. Trzecie miejsce zajął Grigorij Harczenko, a czwarty Daniel Anderson. Po 4 wyścigach, po 3 punkty na swoim koncie mają Kasper, Kowalik, Wig i Gustafsson. A przed nami wyścig 5, rozpoczynający drugą serię startów. Zobaczymy Krzysztofa Kuczwalskiego w kasku czerwonym, Roberta Savinę w niebieskim, Marka Lorama w białym i Sławomira Dercińskiego w żółtym. Każdy z tych zawodników ma szansę na poprawienie swojego dorobku punktowego. Krzysztof Kuczwalski najbliżej wewnętrznej krawędzi. On jest z przodu. Robert Savina ma olbrzymie kłopoty ze Sławomirem Derdzińskim, a Mark Loram, proszę Państwa, na czwartej pozycji. Teraz może po wewnętrznej będzie chciał wyprzedzić Torunianina. Ma krótszy dystans do przejechania, tak jest. Świetnie znalazł się w tym momencie. Zepchnął Savinę na ostatnią pozycję, a i Krzysztofowi Kuczwalskiemu wcale nie jest tak łatwo ze swoim kolegą klubowym, Sławomirem Dergińskim. Mark Loram, proszę spojrzeć, już na drugiej pozycji. Znakomita w tym wyścigu walka prowadzi Krzysztof Kuczwalski, ale mam wrażenie, że Markowi Loramowi ta druga pozycja nie wystarcza. Teraz będzie jeszcze swojego partnera klubowego atakował. Może po wewnętrznej, może po zewnętrznej. Pojedzie szerzej i ostatnia szansa dla Anglika teraz. Czy Krzysztof Kuczwalski utrzyma pozycję? Tak jest, proszę Państwa. Chyba był do tej pory najciekawszy wyścig. Krzysztof Kuczwalski, 3 punkty. Drugie miejsce Mark Loram, trzecie Sławomir Derdziński i bez punktu, mimo całkiem niezłego startu, Robert Savina. Wyścig 6, proszę Państwa, w czerwonym kasku Antonin Kasper, w niebieskim Mirosław Kowalik, w białym Jimmy Nielsen i w żółtym Simon Wick. Coraz więcej emocji na toruńskim torze. Jak będzie teraz? Kowalik został zdecydowanie na starcie. Antonin Kasper. Ponownie udany start, ale proszę spojrzeć. Simon Wick w ogóle się nie ogląda. Nie jest zainteresowany tym, co się dzieje za jego plecami. On po prostu gna do przodu i zwycięża. W znakomitym stylu Simon Wick wygrał pierwszy swój start i wszystko wskazuje na to, że tak będzie i w drugim jego starcie. Proszę spojrzeć, jedzie po szerokiej, jakby ten toruński tor był dla niego za krótki, za mały. Nabiera szybkości. I teraz znowu wejście w wiraż. Nie zbliża się prawie wcale do wewnętrznej krawędzi toru. Gna do przodu, nie oglądając się na rywali. Za nim Antonin Kasper, który całkiem nieźle wystartował. Mirosław Kowalik trzeci, a Jimmy Nielsen, proszę Państwa, na pozycji ostatniej. I oto końcowe fragmenty tego biegu. Po raz drugi zapisujemy 3 punkty Simonowi Wigowi. 2 punkty dla Antonina Kaspera, dla Mirosława Kowalika 1. I Jimmy'emu Nielsenowi, chyba najbliższemu przyjacielowi Pera Janssona, musimy zapisać 0 punktów. Przed nami wyścig 11, w którym zobaczymy Piotra Markuszewskiego w kasku czerwonym, Sławomira Derdzińskiego w niebieskim, Dariusza Stenkę w białym i Antonina Kaspera w kasku żółtym. To ten właśnie zawodnik, którego Państwo przed chwilą oglądali na ekranach. Myślę, że właśnie Antonin Kasper tutaj z Polakami ma największe szanse na zwycięstwa, a może Piotr Markuszewski, a może Derdziński na własnym torze, a może Stenka zechcą Czechowi w tym przeszkodzić. Markuszewski, Derdziński, Stenka i Kasper. Niecierpliwił się tam strasznie Kasper pod taśmą. W tej chwili jest na czwartej pozycji. A Derdziński na prowadzeniu. Po prawej ręce ma Stenkę, po lewej Markuszewskiego. Daleko z tyłu Antonin Kasper.
zbliżył się do Dariusza Stenki, Czech. Teraz po wewnętrznej z pewnością wyjdzie na trzecie miejsce. A proszę, Piotr Markuszewski walczy o pierwszą lokatę ze Sławkiem Derdzińskim. Sławomir Derdziński spokojnie. Piotr Markuszewski w tym momencie jakby troszkę odpuścił, ogląda się, gdzie jest. Zastanawia się z pewnością, czy dowiezie te dwa punkty. A Antonin Kasper? No, ostatnia szansa dla tego zawodnika. Może teraz, no, na tym wirażu. Chyba już się zawodnicy pogodzili z tą kolejnością. Pierwszy Sławomir Derdziński, jemu zapisujemy 3 punkty. Drugi Piotr Markuszewski. Trzeci Antoni Kasper, a czwarty Dariusz Stenka. Ci zawodnicy zakończą trzecią rundę startów. Zdecydowanym faworytem na razie jest Simon Wick. Ma na swoim koncie 9 punktów, Antonin Kasper 6, Piotr Baron 5, Sławomir Derdziński 5, Jimmy Nielsen 5. No i myślę, że Henka Gustafsson będzie chciał zatrzeć to niemiłe wrażenie. Po drugim starcie w wyścigu 8 nie zdobył punktu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w tej chwili wyglądało. Kuczwalski w czerwonym, Gustafsson w niebieskim, Kowalik w białym i Karlsson w żółtym. Zawodnicy gotowi do startu. Dobrze, Krzysztof Kuczwalski, Henka Gustafsson także pojechał dosyć szeroko, jakby teraz właśnie po tej zewnętrznej chciał jechać po prostu szybciej. I proszę, są efekty takiej jazdy, takiej taktyki. Jedzie bardzo szeroko, ale bardzo szybko. Jeszcze jest na drugim miejscu za Krzysztofem Kuczwalskim. Nie, już w tej chwili wychodzi na prowadzenie. Przez jedno okrążenie Krzysztof Kuczwalski prowadził, atakował Henka Gustafsson z powodzeniem i w tym momencie jest na pierwszym miejscu. Teraz pewnie zjedzie już do wewnętrznej. Już będzie starał się bronić tej wywalczonej przez dwa okrążenia pozycji. Henka Gustafsson za moment rozpocznie ostatnie okrążenie. Krzysztof Kuczwalski na drugiej pozycji. Mirosław Kowalik broni się przed Mikaelem Karlssonem. I oto wyścig 12 mamy za sobą. Henka Gustafsson znów znakomicie 3 punkty. Krzysztof Kuczwalski 2. Mirosław Kowalik 1 i Mikael Karlsson bez punktu. W wyścigu 15. Mark Loran w kasku żółtym, Mirosław Kowalik w białym, Dariusz Stenka w niebieskim i Grigorij Harczenko w czerwonym. Grigorij Harczenko ma jak na razie 6 punktów, no i chyba dużą szansę na powiększenie dorobku punktowego. Wyścig 15. Bardzo dobry start Marka Lorana, a Grigorij Harczenko miał jako takie trudności z opanowaniem motocykla, ale już wszystko jest dobrze, już jedzie spokojniej. W przeciwieństwie do Marka Lorama, który tam szarpie. Ale wszystko to ma na celu właśnie prześcignięcie Harczenki i znalezienie się na lepszej pozycji. Może tym razem po zewnętrznej Mark Loram. Prowadzi Mirosław Kowalik, niezbyt gościnnie traktuje swoich kolegów z toru, ale proszę Państwa, to jest turniej indywidualny, to się liczą zwycięstwa. Teraz Mark Loram czy Mirosław Kowalik? Bardzo blisko siebie dwaj zawodnicy toruńskiego Apatora. Mark Loram przez moment został w tyle, ale ramię w ramię jadą. Proszę Państwa, bardzo ciekawa walka. Czy Mirosław Kowalik dowiezie 3 punkty? A jednak Mark Loram i jemu zapisujemy 3 punkty. Mirosław Kowalik jako drugi zdobył 2 punkty. Trzeci pojawił się na mecie Grigorij Harczenko, a dopiero czwarty Dariusz Stenka. Bardzo ładny wyścig 15. Przed nami wyścig 16, w którym zobaczymy niepokonanego do tej pory Simona Wiga. Pojedzie w kasku niebieskim, a rywali do zwycięstwa będzie miał w osobach Sławomira Derdzińskiego w kasku czerwonym, Henki Gustafssona w białym i Daniela Andersona w żółtym. Czy i tym razem Simon Wick będzie jechał szeroko, będzie jechał tak pewnie, jak to bywało w trzech poprzednich startach? Za moment się przekonamy.
Derwiński, Wick, Gustafsson i Anderson. No i proszę Państwa, Derwiński pierwszy, a Simon Wick teraz dopiero, tak? Teraz na prostej. A więc Wick, kiedy Wick pojawia się na torze, scenariusz tego wyścigu jest prawie taki sam. Nieco wolniejszy na starcie, ale już od długiej prostej na prowadzeniu, którego nie oddaje do końca. Simon Wick. Drugi Henka Gustafsson. Trzeci Sławomir Derwiński i czwarty Daniel Anderson. Proszę spojrzeć, jak duża jest odległość pomiędzy właśnie Simonem Wickiem a drugim w tym wyścigu Henką Gustafssonem. Bardzo szybki motocykl. Nie ma dzisiaj Wick problemów ze swoimi rywalami. I w czwartym swoim starcie zalicza kolejne 3 punkty Henka Gustafsson. 2. A o 1 punkt walczyli Anderson i Derwiński. Dariusz Stenka w kasku czerwonym, Peter Nalin w niebieskim, Krzysztof Kuczwalski w białym i Simon Wick w żółtym. No i chyba optymalna pozycja dla Simona Wicka. Zewnętrze toru, lubi jechać szeroko, lubi jechać szybko. Także myślę, że w tym wyścigu będziemy świadkami popisowej jazdy Simona Wicka. Miał dużo swobody, dużo miejsca Simon Wick. Jedzie bardzo szeroko. Przeszkadza mu tam Dariusz Stenka, ale Simon Wick już na przodzie. I kolejny wyścig, który toczy się według znanego nam już dziś scenariusza. Simon Wick z przodu, a reszta zawodników za nim. Teraz przez moment troszkę jakby stracił panowanie nad motocyklem, ale to było chwilowe i Simon Wick nadal przewodzi stawce żużlowców w wyścigu 19. Dariusz Stenka na drugiej pozycji, Peter Nalin na trzeciej i Krzysztof Puczwalski na miejscu ostatnim. Jeszcze chwila i zawodnicy rozpoczną ostatnie okrążenie. Kolosalna przewaga Wicka. Tu się nic nie może zdarzyć. Jest to zawodnik z całą pewnością najlepszy podczas dzisiejszego beneficowego turnieju Pera Jonssona. Simon Wick 3 punkty. Dariusz Stenka 2, Peter Nalin 1 i bez punktu Krzysztof Kuczwalski. Henka Gustafsson w kasku żółtym, Piotr Baron w białym, Antonin Kasper w niebieskim i Mark Loram w czerwonym. To zawodnicy, którzy wystartują właśnie w tym przedostatnim wyścigu, którego stawką jest udział w wyścigu dodatkowym 21. Na pewno pojedzie w tym 21. wyścigu Simon Wick. Mark Loram, Antonin Kasper, Piotr Baron i Henka Gustafsson. Mark Loram bardzo szybko, Henka Gustafsson szeroko i obaj znajdują się na prowadzenie. Piotr Baron teraz zamierza powalczyć trochę. Ma mniejszą odległość do przejechania, on może dyktować warunki, spycha trochę Henkę Gustafssona na zewnątrz, w efekcie czego jest na drugim miejscu. Prowadzi Mark Loram, drugi Piotr Baron, trzeci Henka Gustafsson i czwarty Antonin Kasper. Nadal bez zmian. Mark Loram daleko z przodu, jemu nikt już nie zagrozi. Zresztą Piotr Baron też jedzie tylko do przodu. Zdaje sobie pewnie sprawę z tego, że Loram jest poza zasięgiem jego możliwości. I oto, proszę Państwa, wszystko jasne. Mark Loram, 3 punkty. Piotr Baron 2, Henka Gustafsson 1 i Antonin Kasper na ostatnim miejscu. Z pierwszego pola startowego w kasku czerwonym pojedzie Jimmy Nielsen. Z drugiego w kasku niebieskim Mirosław Kowalik. Z trzeciego można już powiedzieć, że faworyt tego wyścigu Simon Wick w kasku białym. I z czwartego
Mark Loram w kasku żółtym. Simon Wick jako zdobywca największej liczby punktów miał prawo wyboru pola startowego, to też wybrał sobie właśnie to trzecie pole. No chyba ono mu najbardziej odpowiada. I czyżby Simon Wick był dzisiaj niepokonany? Zobaczymy za moment. Znów bardzo dobry start Simona Wicka. Pierwszy jest Jimmy Nielsen, ale Simon Wick troszkę jakby wolniej tym razem pojechał Simon Wick, ale już przyciska się do przodu i już mija Jimmy Nielsena. Jeszcze Jimmy Nielsen, nie, już Simon Wick teraz skróci, zablokuje troszkę drogę swojemu rywalowi. Jakby mam wrażenie troszkę wolniej Simon Wick tym razem jedzie. Ale nadal bardzo szeroko. Jimmy Nielsen, Simon Wick blisko siebie, ramię w ramię. Bardzo ładny to wyścig. Bardzo ładnie podsumowuje cały dzisiejszy turniej Pera Johnsona. Jimmy Nielsen i Simon Wick przez trzy okrążenia blisko siebie. Teraz jakby Jimmy Nielsen odpuścił, Simon Wick już jest na prowadzeniu i sądzę, że tego nie odda do końca wyścigu. Simon Wick zwycięzcą imprezy beneficowej dla Pera Johnsona. Jemu zapisujemy 5 punktów. Jimmy Nielsen jako drugi zdobywa 3 punkty. Trzeci przyjechał w kasku żółtym Mark Loram. 2 punkty i czwarty Mirosław Kowalik. Ja 3 lata temu skończyłem sędziowanie Mistrzostw Świata, ale dzisiaj za pulpitem naprawdę czułem się, jak gdybym sędziował zawody dużej rangi. Nazwiska o wysokim wykonaniu jeździeckim, wszystkie wyścigi. No, to były zawody wspaniałe. A to, co pokazała publiczność, jeśli chodzi o entuzjazm w stosunku do Pera Johnsona, przeszło wszelkie moje oczekiwanie. To się naprawdę rzadko na torach, nawet światowych, spotyka. A ja chciałbym Państwu przypomnieć, że zwycięzcą indywidualnego międzynarodowego turnieju żużlowego pod nazwą Benefis Pera Johnsona został Simon Wick. Zdobył on w sumie 20 punktów. Drugie miejsce zajął Jimmy Nielsen z 14 punktami. Trzecie miejsce Mark Loram z 12, a czwarte Mirosław Kowalik 11 punktów.